cześć, siemaneczko, jestem Elvisoo, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z MC Gry. I to jest bardzo niedbawy odcinek, ponieważ z nami jest nasz psychofan, ponieważ mega świruje, ma identycznie mojego skina i ma w niku Elvisoo. Co tu się dzieje? Skąd ten typek się tutaj wziął? Okej, ale nieważne, wiecie co? W tym odcinku mam zamiar zobaczyć, czy ten typ jest lepszy ode mnie i w ogóle o co tutaj chodzi, ponieważ wbijam sobie na serwer, patrzę. Gościu jest identyczną kopią mnie, więc tak się mega zdziwiłem. Ale to nie jest ważne, ponieważ w tym momencie znajdujemy się na najlepszym serwerze w Polsce. I skąd on wie, jak trzeba łóżko budować? Co? On jest jakimś geniuszem. Okej. Już on obudowuje łóżko idealnie jak ja. Jak on to robi? Skąd on wie, jak ja łóżko budowuję? Dobra, nieważne, okej, poproszę golda. Dziękuję. Dobra, szczerze, jestem mega zszokowany, ale mam nadzieję, że on się okaże jednak dobry i to ma rękę wygramy. Kupię sobie TNT, polecimy do naszego teamu sąsiedniego, który jest obok nas. I w tym momencie znajdujemy się na MCGripple, czyli najlepszym serwerze na świecie, który jest otwarty dla każdego i każdy może wbić, żeby ze mną pograć. Jest tu Abra, jest Wojan, jest Agentix, jest Macioch, więc może tu wbić każdy, żeby z nami pograć, więc mega polecam. A to jest jednak najlepszy serwer Bedwars na świecie. Nie ma tu w ogóle lagów, nie ma tutaj ani jednego cheatera, więc się mega, ale to mega opłaca. Ale to mega, okej. Stawiam TNT, dobra. Okej, pyk. Niszczę szybko. Okej, zabijamy. On ma 4 serduszka. Zabili mi go. Nie, umrę. Wow, 8 HP. Ej, ale mam mało HP, ale mi się udało. Ej, było mega blisko tego, żebym umarł, serio. Było mega blisko. Okej, ale już jest spokojnie, na szczęście. Jest już wszystko dobrze i myślę, że wbijmy szybko na diaksy, na mida, żeby jakiś obs ogarnąć. Bo ta ręka będzie mega trudna, bo tu jest mnóstwo osób. I boję się, że będzie właściwie na mnie taki fakusik, ponieważ mam rangę youtuber. I czemu w moim teamie jest jeszcze ten Elvis? No, skąd się tutaj wziął? To jest dla mnie mega dziwna sytuacja, gdyż nigdy nie spotkałem osoby z takim samym nickiem, skinem jak ja. To jest chyba pierwszy raz. Więc okej, ktoś już był na midzie? O nie, tam już byli fioletowi. Wbijamy tam szybko, żeby to ogarnąć. Pyk i lecimy, żeby ich zabić. Oni tu gdzieś muszą jeszcze być. Oni mają tam bazę? Tak, oni mają tu bazę. I on chyba emeraldy zebrał, o nie! Oni zaraz mogą być obsydian, trzeba ich szybko zabić. Mamy w ogóle 7 diamentów, to jest bardzo dużo. Wbijamy szybko, on jest deksowy, o nie! On jest diamentowy! Kiedy? Okej, byczku, niszczymy go. Dziękuję bardzo za grę. Ale panu już podziękujemy. Oki. Niszczysz, byku, niszczysz. O nie, tu jest jeszcze jeden. Zabuduję ich szybko. Okej, uda się. Chyba się uda. Bliska, żeby się udało. On nie ma kilofa. Okej, udało się. On zniszczył dobrze. Bardzo dobrze, byczku. Serio, ten drugi Elvis jest nawet lepszy ode mnie, wam powiem. I fast, niszczymy ich na speedzie. Aby tylko nie umarł, umieram. Udało się. Ej, ale to jest petarda ten typek. On gra tak dobrze jak ja. Coś czuję, że będzie z nim więcej odcinków. Serio, bo to jest mega fajne, że spotyka się osoby właściwie z takim samym nickiem, skinem jak ja. I on gra jeszcze lepiej ode mnie, co jest dość szokujące. Ale to jest chyba dobrze, że Elvis bawi i edukuje. Edukuje oczywiście gry w Bedwarsy. Dobra, i kupmy sobie jeszcze Fireballa. Okej, to wbijamy chyba właśnie po ten obsydian, bo chyba się opłaca, bo jak zaraz tam ktoś wbije, bo nas w ogóle cała marenka nie ma w bazie. My non stop gdzieś latamy i wolałbym jednak takie małe mieć zabezpieczenie. Obok tu czerwoni, ale oni są chyba neutralni. Co? On był na midzie, on wziął moje emeraldy. 7 emsów mi wziął. Skubany. Ej, dobrze, że to przechodziłem, bo on by z tym uciekł, by miał już obsydian. A na to bym nie pozwolił, na to bym serio już nie pozwolił. I brakuje jeszcze jednego emeralda. Gdzie on może być? Czy on go gdzieś wyrzucił? Oby nie, bo one będą za 15 sekund, ale chyba to przeżyjemy. I co się w ogóle dzieje na mapie? Znaczy mamy jakąś wojnę. Czekajcie, możemy nie zrobić pranka. Trafimy? Nie trafimy, czy ja... Ło, ale mnie wystraszył. On ma te emeraldy, skubaniec! Ej, on jest perfekcyjnie identyczną kopią mnie. Tu jest czerwony! Byczku, to nie jest twój środek, gościu. To są moje emeraldy i to jest mój... moja właściwie mapa, bo ja ją tutaj wygrywam. Gościu, podziękujemy ci. Ale nie uciekaj, bijemy się, walczymy. Dziękuję ci bardzo. I gdzie możemy teraz iść? Mamy 12 emeraldów, więc ja bym już do bazy jednak wrócił. Bo to jest strasznie dużo i jak z tym umrę, to będzie mi mega przykro. I czy mamy most z naszej bazy tutaj na środek? Chyba tak. Okej, zbudowałem go na szczęście wcześniej. Są diamenciki. Będzie jeszcze nam następny prot. Ej, to będzie perfekcyjna ręka. I to z takim teammate'em. Bo serio mamy w drużynie chyba najlepszą osobę, jaką mogłem znaleźć. Nie było na serwerze lepszej osoby niż on. Ej, to nie jest nasza baza. Ej, pomyliłem się, o nie. ale teraz dla mnie, ojej, generator nowy. Dobra, czyli teraz się wiadomo szybciej spełniły diamenty. Serio, to jest najlepszy serwer w Polsce, na świecie. Tu nie ma ani w ogóle lagów, nie ma ani jednego cheatera. Więc mega ten serwer polecam. Oj, trzeba wbić, żeby z nami zagrać, bo to jest jedyna opcja, żeby z nami zagrać, bo my tu gramy właściwie cały czas. Gramy po kilka godzin dziennie, więc jest mega wielka szansa, żeby nas spotkać, więc to ja myślę, że się opłaca. A my teraz to zniszczymy, żeby porzucić tutaj obsydian. Tu jest już Elvisoo. Czemu ja do niego mówię Elvisoo? On już przejął moją rolę tutaj. Raz i dwa. Oki. Oj, może pomocy. Zniszcz to, proszę cię. Zniszcz. Gościu, czy masz kilof? Czy on nie ma kilofa? Ma kilof. Już martwiłem się, że nie ma. Ale na szczęście ma i jest wszystko perfekcyjnie. Mamy w ogóle mega dobre itemki. Możemy kupić sobie jeszcze lepszego tutaj prota, wzmocniony pancerz. Okej. Okay. Jeszcze bym kupił trapa, bo jak ktoś biec, będzie miał jednak trochę mniejsze szanse. Czemu ja... Skąd mam tyle mieczy? Czy mi się serio pomyliło z wełną? I to największy fail, jaki mogłem zrobić. O nie, tylko nie to. Tylko nie to. Co ja teraz zrobiłem? Okej, nieważne. Gdzie jest moja kopia? Gdzie jest mój sobowtór? On tam leci teraz na mida. Ja bym w ogóle wbił na czerwonych, ponieważ oni chcieli nam MC zabrać. A to jest skandal i ja na to nie pozwolę. Żeby moje emeraldy zabierać do siebie. Oj, będzie kara w wysokości zniszczenia łóżka. Albo kilku kili, zobaczymy zaraz. Bo ja tu serię nawet wymiatam. I co on robi? Czemu on ma zbroję? Oj, wbijamy się tam zaraz i zobaczymy, co o nich słychać, bo oni mają w ogóle dostęp do diamentów. Oni mają dostęp do innych wysp. I to jest dość niepokojące, bo mogę się zaraz wykoksić. A tego bym wolał uniknąć jednak. Dobra. Eluwa, goście, elo. Elo, byku, elo. Eluwa. On nie ogarnia troszkę nie ogarnia, to chyba dobrze. Okej, on jest ewidentnie bardzo do nas mega przyjaźnie nastawiony, to jest chyba dobrze. Ale on chyba nie wie, że go chce zniszczyć. Dobra, wiecie co? Koniec tych zamów, bo to wbija już drugi. A tego chyba nie przeżyje. Szybko go, szybko go. Okej, uda się, okej, uda się. Dobra. Co możemy sobie jeszcze kupić? Ja bym kupił golema, tak, golema. Lepszy prot. Czemu oni tak nie... Oni chyba troszkę tego nie ogarniają. Oni zaraz zabiją, co? Ja tutaj mówię, że oni nie ogarniają, oni mega ogarniają. Zabili mnie prawie. Okej, refilek, szybko, refilek. On mnie widzi mnie, dobra. Gościu, nie bij mnie, proszę. Ja ci chcę tylko łóżko zniszczyć. No typie, proszę cię. O, Elvisoo! Ej, to są moje kile, byku. To są moje kile. Tylko i wyłącznie moje. Okej, wiecie co, ja już tutaj bym bardziej to łóżko wziął. Oj, on mnie zaraz zabije! Elvis, pomocy! Golem, mam? Gdzie jest mój golem? Tu jest mój golem. Postawię go zaraz. Proszę bardzo. O nie, umieram! Elvis, pomocy! Bliska, mam jedno serce, On im już łóżko zniszczył? Kiedy? Gdzie się... Nie, tu jest jeden typek! Nie mogę użyć, nie mogę. Okej, zabijamy krzyka, zabijemy. Okej, zabity. Tu jest jeden typek, on tu jest. On awczy, jest, udało się. I ledwo, ale udało się nam. Było mega blisko, żebym umarł, ale jednak tak się nie stało, oj nie. Jest mega dobrze, mamy w ogóle 5 emeraldów, bardzo, bardzo fajnie. Odłożymy resztę i lecimy chyba w naszą drogę. Okej. Gdzie możemy teraz bić? Ja bym sobie troszkę jednak jakiś team potrolował, bo mamy mnóstwo czasu i mamy piękną barankę, na której troszkę królujemy. Mamy obsydian, mamy właściwie wszystko. Tu jest niebieski! Elo! O nie, zabijemy. Udało się! W ogóle tutaj fireballe są takie superowe. One tak mega odbijają graczy, że to jest aż niemożliwe. Ło! Myślałem, że on tego nie przeszkodzi. Czy on wpadł w tą dziurę? Myślałem, że jak mu klatek postawię, to on tylko nie przeskoczył, ale jednak przeskoczył. Dobra. Wiemy tutaj, oni mają tam bazę! Oj, to się jednak bawimy. Ja bym się chciała tak troszkę tutaj pobawić, jednak tak troszkę killi sobie nabić, bo mamy czas, mamy świetny serwer do gry, więc tylko żyć i nie umierać. Jeszcze bym kupił golema, okej. Mamy tu jeszcze, mamy golda! Oj, tak, to jest superowo! Jeszcze jeden golemik i troszeczkę refili się przyda też. Mamy też mnóstwo bloków, co mnie też mega raduje. Mamy mieczy na całe życie zapas. Okej, odłożymy to. Ja bym tam nie wbił nawet na podkach, żeby mnie nie założyli. Bo ich jest dwóch, oni tam są cały czas. Nie wiem, jak będą, oni muszą tą podkę szybko wypić. Czy oni mnie olali? Ej, bez żartów! Ja tu chciałem jakieś wojny, bicie z nimi, klepać i oni mnie po prostu olali. No typy, no proszę was. Co to jest za gra, jak wszyscy mnie olewają? No proszę bardzo. Ale to chyba nawet dobrze. Jemy szybko refa. Okej, pyk, skaczemy. Oni zniknęli! Tu jest typek, elo. Okej, zabijamy go szybko, Ale gdzie jest ten drugi? Czy on stąd uciekł? No, nie miał kiedy, nawet nie miał kiedy. Dobra, Elvis już ten drugi team zniszczył, bardzo fajnie. Ale z tymi tu jest kleba, tu jest, przecież tutaj powinien być jeszcze jeden gościu. Gdzie on jest? Czy on się rozpłynął gdzieś? Halo. Bo troszkę tego nie ogarniam. Okej, więcej tych refilków. Elo gościu, eluwa! Eluwa, byczku. Okej, mega fajnie, mega fajnie. Co byśmy mogli jeszcze kupić? O! Hustle, bo to sprawia, że będziemy szybciej bili. Okej, pyk, pyk, pyk. I nie ma gościa. I ja mam już strasznie mało HP. I wolałbym zjeść jeszcze troszkę tych refilków na wszelki wypadek. Ej, on już nie ogarnia. Ej, co ja robię z ludźmi? Czemu ja nimi tak się tak bawię? Bo ja serio tak mega, ale to mega lubię nabijać sobie kile. O tym więcej kile, tym lepiej, bo mogę się wbić do topki. Wow, ej, on mnie zaraz zabije, on jest też mega dobry. Ale na szczęście mamy lepsze itemy, bo tak to bym mógł nie mieć właściwie żadnych szans. Bo się non stop respi, ale no faktem, że on nie ma refili, nie? A ja mam mnóstwo. To jednak mnie stawia na troszkę lepszej sytuacji. Okej, zostały ulepszone generatory emeraldów. Ale gdzie jest ten drugi typek? Gdzie on jest? On tu jest! On już tu wrócił! Nie! Ich tu jest zbyt dużo! O nie! Umieram! Okej, uciekam, szybko, uciekam. Bo udało się. Goście, nie bijcie mnie, bliska! Sojusz! Oni mnie ewidentnie nie lubią, oj tak, oni są do mnie mega źle nastawieni. Zabudujemy ich szybko. Uciekamy nawet na górę. Mam 31 kill, to jest dość sporą liczbą. Oj, mój rekord to jest około 200, 250 czy tam 300. Czekajcie, oni już wyszli. Oj, on się tego kompletnie nie spodziewa, że jak wyjdzie, to Elvis mu da taką małą niespodziankę w postaci skakania z wyspy, ale w ogóle wyjdzie stąd. Gdzie jest Elvis? Gdzie jest ten mój drugi Elvis? Mój miecz! Okej, skakany. Okej, mamy mieczek, dobra. Wszystko jest okej. Ja bym wolał jeszcze wziąć troszkę Irona. Może mnie nie zauważa mnie. Nie widzą mnie. Oni mnie nie zauważyli. Oj, on się wrócił, dobrze, zabijamy szybko. I drużyna żółta została już kompletnie wyeliminowana, więc z tego się powodu bardzo cieszę. Zabijamy go szybko. Ej, on jest mega dobry! Jak on tak dobrze gra? Mam trzy serca. Dwa refilki sobie aż wciągnę. O, nie, mój miecz! On wziął mój mieczyk? Okej, mam go już. Uciekam stąd szybko, bo zaraz umrę, ale szczerze 38 killi to jest bardzo duży wynik. I bardzo bym chciał też nagrać odcinek, gdzie wbijam 500 killi, ale to by już musiała być przepotężna farma killi, żeby się zamknąć mnóstwo graczy w ich wyspach, najlepiej obsydianem. Okej, jedziemy. Gdzie on jest? On sobie kupił itemy, nie? On ma żelazny mieczyk. Wow, udało się. On mnie nie widzi. Elo gościu, ej luwa, siemano. Okej, ej, to jest mega przykre, że oni tak sobie ze mną nie radzą, bo jestem chyba zbyt dobry, albo mam zbyt dobre itemy. Możecie w komentarzach obstawiać. Bo mi się wydaje, że jednak chodzi o to, że mam lepsze itemy, bo ich jest jednak dwóch. On już ewidentnie poddał, oj tak. Lecimy. I wbijemy chyba tak 50 kili i to skończymy, bo to jest chyba zbyt długie. Bo ja zbyt jestem dobry, albo mam zbyt dobre itemki właśnie. No bo oni nie mogą sobie ze mną dać rady, on się już poddał w ogóle. Mam jakieś TNT, nie mam TNT, ale mogę kilka kupić, 4 się wystarczą, dobrze. Jeszcze jeden, okej, i mamy pełną 50-kę. I w ten sposób możemy... Ej, Elvis, co ty tutaj robisz? Elvisa, wiesz co, wbij sobie parę killi. Kilofon wbija kile, fajnie. Parę TNT postawimy, niech sobie wybuchną tutaj ładnie. Jeszcze bardziej. Na łóżku TNT, dobrze. No biedni gracze, no czemu my ich tak nekamy? No, 2 Elvisy to jest po prostu gwarantowana przegrana. Okej, niszczy mi łóżko. I ja mam 4 golemy. O nie, ej, sorki gościu, ale ja muszę to wygrać. Bardzo cię przepraszam. Okej, Elvis już tego drugiego zabił, siema Elvis. Elvis jest w ogóle mistrzem. Ej, nie bij go, byku, nie bij go. On nie bije golemy. Co on robi? Co on wyprawia? On już się poddaje chyba. Oj tak, on się poddaje. Dziękujemy ci Maczko za grę. Było mega fajnie. No i co? Powodzenia na przyszłość. Mam nadzieję, że się sobie zagramy razem. I że będziesz miał trochę większe szanse, bo mam dość słabej temy. No i co? Wygraliśmy. Dziękuję ci bardzo, Elvisie, za grę. W ogóle tu jest taki świetny serwer, że mogę mieć tutaj dosłownie wszystko. Spójrzcie na to, tylko wbiję na lobby. Jest tu oczywiście mnóstwo osób, ale mam swoją własną owieczkę, która ma na imię Elo, rozumiecie to? Ona ma na imię Elo. to jest wręcz prześwietny, ja ten serwer uwielbiam, polecam bardzo, mcgry.pl macie w tytule. Okej, więc bardzo dziękuję, widzimy się jutro, ponieważ odcinki są codziennie, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę i dzięki Elvis, dziękuję bardzo, widzimy się jutro, siemano i yo!